W poprzednim odcinku byłem sam w Białobrzegach. Szukałem bunkrów, które zostały porozrzucane po całym lesie obok pętli 705. Postanowiłem tutaj powrócić wraz z Cyganem. Okazało się, że są to głębokie schrony pełne różnych sar, zakamarków, no i toalet. Są to również sary wykuszające, które miały służyć prawdopodobnie jako centrum zarządzania. Zapraszamy was do oglądania, zabieramy was w podróż po białobrzeskich schronach. Dzień dobry, witam, cześć, czołem. Tutaj Cygan, Wintenbreakers i... Ozzy! Wintenbreakers, oczywiście. No. No, dzisiaj jesteśmy na jakimś... Pętli 705, Białobrzegi. Tak, pętla 705, Białobrzegi, powiat wołomiński. Nieważne! Województwo mazowieckie. Idziemy do schronów i tyle. Tak. Będziemy dzisiaj trochę przeszukujemy lasów, terenów, lasów. Będziemy szukać schronów opuszczonych. Idziemy. Dobra. No, mamy tutaj już takie pierwsze oznaki właśnie tego, co widzimy, czyli po prostu grudkoczasty. Widać, że jest zafastowany, no bo jednak trochę czasu minęło, ale nam zależy głównie na czym? Na zwiedzeniu i wejściu tam. Dum, 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 dum. Do schronu. Dobra, już, chodźmy. Tak, chcemy wejść do schronu. Jak myślisz, są tu miny? Jestem ciekaw, co dzisiaj spotkamy. Pawia. Pawia? No. Udało nam się dojść do kolejnego schronu. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Jest wejście? Pierdzielisz. Tylko mały problem. O chuj. Nie wejdziesz. Brak liny, brak niczego. Znaczy wiesz. Na opartego nie problem, tak? Może tam od środka jest wejście, zobaczymy teraz. O, tu może. Idziemy. Dobra. Ozzy wchodzi do jednego z... Ale musisz złapać. Pod, na tym. Jednego z starych chyba wejść takich tuneli. Jest to prawda zasypane, owszem, całkowicie, lecz nie, jak to się mówi, nie wiadomo, co jest na dnie. Prawda, Ozzy? Tak. No. Ale tu jest muszek. Jako? No, widzę, jak one wylatują. Wy tego raczej nie widzicie, ale ja widzę, jak takie chmary muszek wylatują właśnie z tego komina. I co tam masz? Żabę. Tak? No. Wypuść ją na wolność. Ona nie może stamtąd wyjść. Ale tutaj już jest, wiesz, granica, że to już były wejście do tuneli. Tak? Czyli odłoża, że... bo... Wypuść cię, bo ona nie mogła wyjść. Rzuć mi ją. Tak. Czyli że mówię ci, że po prostu już tyle brakowało, żeby nie było przejścia. No, jest bliziutko, naprawdę. Jesteśmy coraz bliżej. Szukamy zaraz wyjścia. Cygan znalazł okulary do ASG. I to w dobrym stanie. Które nie są takie tanie, naprawdę. No, czemu tutaj nawet rysek nie ma, nie? Nie wiem właśnie. No i tak się żyje, tak się eksploruje właśnie. Tak się jest cyganem. Tak się jest cyganem, tak. O Jezu. Ubrał się. Teraz to ja mogę iść, kurwa, na ekspo. Wyglądam jak idiota, ale czuję się świetnie. Zobacz. Ale tam się łatwo nie wbijesz. Wbija się. Kurwa. Tylko jak, powiedz ty mi. Potem jeszcze wyszedł, nie? Czy one cię utrzymają w ogóle, pojęte? Nie podoba mi się ten plan. Tego się nie trzyma, tych dwóch może. Nie, no bez jaj. Nie. No nie, teraz nie gada, że nic nie ma. Znaczy, bo tam jest pewnie przejście, ale jest to zawalone i kończy się. Kończy się, nie ma przejścia. O, ale kozacko. Drugi schron, do którego udało nam się dotrzeć, wydawał się być w dużo lepszym stanie. Prawdopodobnie mniejszej liczbie osób udało się odnaleźć ten obiekt. Schrony te miały przeznaczenie przeciwlotnicze. Prawdopodobnie na początku lat 90. były one jeszcze konserwowane przez okoliczne wojsko. Potem zostały całkowicie porzucone i pozostawione na pastwę losu. Mimo wszechobecnej pustki odnieśliśmy wrażenie, jakby zatrzymał się czas w tym miejscu. Zaraz zobaczycie, że ten kompleks skrywał w sobie wiele tajemnic. Potężna sala, które mam. Takie jest tutaj. To jest to mega. Marcin. Mega. Mówić
To idziemy na następnego schronu. No jasne. Bum, bum, bum. Chyba otworzyć się niech ci będzie. Zapraszam do środka. Poświecisz mi? Dziękuję. No. Jestem w środku. Latarkę rzuć. Rzuć. Powolutku, nie śpieszymy się. Weź taką stroną, może tak to się zwali. Swoją drogą, to jest fajny obiekt, tak do zabawy. Żeby sobie tak wchodzić. Wszystki tu. Tu są, nie wiem, takie miejsca jakby na jakieś zbiorniki, tak szczerze powiedziawszy. Znaczy tak. Pewnie zbiorniki wody albo coś takiego. Albo na paliwko. O, żaba. Znowu żaba. Żeby jej nie zabić. O nie. Znowu. Ocie panie. Ho, ho, ho. Jak myślisz? No, ja myślę, co myślę, no. Wbijamy się panie. Boże, klaustrofobii może dostać. Mnie już nogi bolą. O Jezus, jakie to jest dalekie, człowiek. Kto? Nie widzę. Ale tam coś jest chyba. Mnie już nogi bolą. Chciało się. Przygody. Kurwa. Tam jest zakręt, jak tam dalej siedzi, to aż pierdziele nie idę. Oj, tak też się. Nie, nie, nie idę. Czemu? Nie idę. Czemu? Chodź zobaczysz. Tam daleko mi się nie chce iść, a jeszcze się muszę wrócić jeszcze. O Jezus Mary. A to jest chyba kanał na jakieś rogę, więc nie wiem, nie ma sensu moim zdaniem. Jakbym uczył, gdzie to jest. Czekaj. O, dziewiąta. O. Nawet jest zasięg, to dobrze. Tu jest zasięg? Kurwa. Orange. No to dzwonimy? Tak. Do Wielciaka zadzwonię zaraz. Do kogo? Do Wielciaka. A. Czekaj, co ja miałem włączyć mapy? Odpocząłeś? No czekaj, bo jest... namierza. To jest piło, więc zapomniał to, żeby wyjść aż tutaj daleko. Piwo samo by tu nie przyszło. Piękne mierze. Tu mi pisze Czerniakowskie biuro rachunkowe. Co? Kurwa, co? Nie, nie łączy, nie ma się internetu. Dobra, trudno. Wracamy się na razie. O Jezu, moje nogi. O Jezu. O Jezu. O. Dobra, idziemy do tego bunkra. Zobaczymy, co jest dalej. Idziemy tam, tą ścieżką. Idziemy ścieżką. Pod tymi tam tunelami, tam gdzie byśmy w tym tunelu. Zobaczymy, może dojdziemy gdzieś. Bo tutaj taki kolejny obiekt, taki sam pewnie. Jak zakładam. Identico, zobacz. Pewnie znowu jest to samo wejście. No, identyczne. Czyli, że w sumie ta tunel pewnie był połączenie do tego. Patrzymy jeszcze? To dużo nie ma to, bo to już jest... Patrzymaj, ja sobie wejdę. Ozzy wchodzi do środka. Dum, 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 dum. Nawet drabinkę mam. Jak Ozzy wchodzi do środka i ma drabinkę, to grubo. No to się dowiedzieliśmy, że tunel, którym przed chwilą szliśmy, na kucki w tamtym oto obiekcie, nie jest połączony z tym obiektem. Jest może, jest. Znaczy może. Może, ale nie sprawdzałem. Ale nie ma takiej pewności, bo wygląda na to, że tunel w tym obiekcie jest całkowicie inną stronę, tak? No. Więc tam możliwe, że... Tam.
Chyba, pokaż, że jeśli tam będzie pokazuje. Tam trzeci taki sam obiekt, znaczy tam. To jest taka po prostu linia połączona. Jeśli to nie będzie takiego obiektu jak tu, oznacza to, że mamy jakiś kanał. Spójrz, czy to wygląda naturalne? Kopiec. No właśnie nie. Właśnie tam chyba idzie tunel, wiecie? Czyż nieprawdaż? Czyż nieprawdaż? Ziemia się odsunęła i wysunęła. To dopiero tajemnica. O, tam jest kolejny, wejście, zobacz. Aha. Nie wiem, czy to będzie widać. Tamte są zwalone. Tam jest kolejny wejście. Nie wiem, czy to widać, ale tam jest. Zobaczcie na to. Ale to wszystko jest genialnie schowane w lesie. No nie? O. Tu normalnie drzewka jakieś, nie wiem, może mają z 30 lat. Te drzewka. No może z 20 może wstydziło. Genialne. Genialne. Oczywiście cega się wbija na komin. Chociaż teraz ja to robiłem. Też się wbija, co? To zajebiście wygląda na tym, nie? A co? Bije się przecież. Na komin się fajnie zawsze wbijać, nie? Jak zwykle. Wrócimy. Tu się znajdował garaż. Jakiś garaż na coś. No ciekawe. Wchodzimy do środka. To jest czwarty bunkier? Schron? Czwarty chyba. To był jakiś większy, powiem ci, nie wiem jak to nazwać. No dowodzenie. No to potem jak się to nie wygląda dowodzenie. A jak sala. No nie. Ale sala. Pośpiewać mi się chce. Do cygana. Na bank, założę się. Tylko weź tutaj chodź, po tym terenie, jak się męczysz, chodzę po powierzchni. No. Skąd żołnierze byli? Przyznamy się z wami dzisiaj. Widzieliśmy mega duży teren. Kolejny wojskowy duży teren. Widzieliśmy jeszcze w sumie, tylko po części, w sumie to w połowie. Zrobiliśmy wam trochę taki trailer. No. No, bo potem wakacje, jak będzie więcej czasu, oj, zrobimy taki taki normalnie, ale z wiatralny, że znajdziemy wszystkie. Ten teren jest mega duży. Mega no, zobaczymy duży. Sobie, weźmiemy sobie mapę, weźmiemy zobaczyć mapę. Tak, no bez kit na pana mapie, bo się zgubimy tutaj. Będziemy po kolei wszystko, zaznaczyć gdzie byliśmy, co robiliśmy, tak? No. Czy są jakieś tunele, czy nie ma tuneli, czy są jakieś dokończone, czy nie są dokończone i tyle. Przegnamy się z wami. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmik. Facebooka! Facebooka też! Facebooka lajkujcie! Podsyłajcie znajomym ten filmik, mam nadzieję, że wam się podobało. Wycieczka po tunelach. Pamiętajcie, po schronach.
Robimy to dla was, a nie wy dla nas. Dokładnie. Mówił to Cygan. I Ozzy. I Ozzy. Z Winterbreakers. Tak. Siema.